We wtorek 23 października w sali narad Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Głównym tematem była oświata. Jak zawsze sesja podzielona była na dwie części, uroczystą i roboczą. Wiodący punkt sesji to jest sytuacja oświaty w powiecie dzierżoniowskim. Jest to pewne podsumowanie zdarzeń, które się odbyły, nabory, poznamy obecną sytuację poszczególnych szkół. Ale myślę, że na podstawie tych informacji można wyciągać wnioski i można w przyszłości podejmować decyzje w zakresie zmian organizacyjnych oświaty. Także wiedza jest pełna, widzimy, gdzie występują mankamenty, gdzie coś trzeba poprawić. Myślę, że to jest taki jakby taki materiał przygotowawczy do działań w przyszłej kadencji. Niezależnie od tego oczywiście wręczamy stypendia uczniowskie, ale też Złoty Talent, ale też i oprócz tego mamy dwa takie ciekawe wyróżnienia, bo był organizowany plebiscyt dla najlepszej agroturystyki czy produktu turystycznego. No i właśnie zaprosiliśmy tutaj przedstawicieli Arboretum, którzy otrzymają od nas nagrodę, ale też i agroturystyka z Marianówka. Także bardzo przyjemny akcent. Natomiast pozostałe to są uchwały zmieniające budżet 2018 i myślę, że na tym sesja zostanie zakończona. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły październikową sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.